kocham Chojnicę za poczucie bezpieczeństwa. Trochę się najeździłem po świecie i są takie miejsca, do którego jak człowiek przyjeżdża, ma takie poczucie jakiejś niepewności, braku właśnie poczucia bezpieczeństwa. W Chojnicach czuję się bezpieczny i za to chyba najbardziej cenię to miasto. Najważniejszym wydarzeniem roku 2009 jest wybudowanie nowego Centrum Kultury w Chojnicy. A przynajmniej chciałbym, żeby tak było. Niestety do tego nie doszło jeszcze. Liczę na to, że tak się stanie w przyszłości. A póki co nic mi tak głęboko nie zapadło w pamięć, żeby uznać to za najważniejsze wydarzenie. Trudno. Na dzień dzisiejszy chciałbym zamieszkać na Hawajach. Piękne miejsce, ma też swoje wady, ale już tam raz byłem i muszę powiedzieć, że jest to przecudne miejsce. A taka bliższa przyszłość to chciałbym, żeby ten nasz teatr w Chojnicach miał ręce i nogi, żeby to była dobra praca. Żeby to, co robimy, było uważane, już jest gdzieś tam uważane w Polsce za nie najgorszą pracę, ale wiem, że to jeszcze jest czubek góry lodowej. Trzeba pracować i jak ta praca będzie, to myślę, że możemy do czegoś dojść. Moją zaletą jest pomysłowość. Mam dosyć dużo, mam nadzieję, najgorszych pomysłów, które na tyle mam siły w sobie, że mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować. I to jest chyba tak, to jest zaleta, która się może przydać w przyszłości. Satysfakcję w życiu daje mi podpatrywanie, jak moja córka rośnie i się rozwija, to prywatnie, a zawodowo daje mi praca. Moja praca teatralna polega na trochę pracy matematycznej. Stawiany jest przed nami, przede mną jakiś problem natury matematycznej, który trzeba rozwiązać. I rozwiązywanie tych problemów umiejętne, jak już trafię na dobre rozwiązanie, to mnie chyba najbardziej cieszy. Mam poczucie, że jakiegoś takiego spełnienia wewnętrznego, że dotarliśmy poprzez pracę, dotarliśmy do rozwiązania, które no, bywa jakby trafione w dziesiątkę, jeżeli można tak powiedzieć, w kategoriach spektaklu teatralnego.